21 lipca na miejskiej plaży w Wągrowcu zebrali się miłośnicy pływania na akwenach otwartych. Powodem był organizowany już po raz piąty maraton pływacki o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego. Witam serdecznie na piątym maratonie, który odbywa się tutaj z inicjatywy pana Grzegorza Lewandowskiego przy Jeziorze Durowskim. I zapraszam każdego roku, jeżeli pogoda dopisze, na dni Wągrowca, podczas których organizujemy maraton o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego. Organizatorem maratonu był Miejski Klub Sportowy Lider przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Zapisy odbyły się na tarasie Klubu Słoneczna. Dużą ilość zawodników wystawiły dwa wągrowieckie kluby, MKS Lider i Klub Sportowy Nielba z Wągrowca, a także obecny na wszystkich wielkopolskich zawodach Klub Diament Gniezno i Warta Poznań. Uroczystego otwarcia piątego maratonu o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego, w którym udział wzięło 47 zawodników z Wągrowca i okolic, a także Wrocławia, Leszna i Kanady, dokonał Tomasz Kranc, wicestarosta powiatu wągrowieckiego. Szanowni Państwo, uważam maraton piąty z kolei za otwarty. Dziękujemy bardzo. Witam Was wszystkich serdecznie i gorąco, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że uda nam się wywołać słońce i cieplejsza będzie woda dla tych naszych wszystkich dzielnych pływaków. Bardzo się cieszę za tak liczny udział. Życzę wszystkim miłej zabawy i mam nadzieję, że nagrody będą równie sympatyczne jak Wasze uśmiechy. Dziękuję serdecznie i do wody zapraszam. Sędzia główny zawodów, pan Grzegorz Lewandowski wraz z Natalią Wieczorkowską przeprowadzili odprawę techniczną dla wszystkich zawodników. A ja powiem tak, o technicznych sprawach. Po pierwsze, woda, temperatura 19 stopni. Powietrze, tak jak czujecie, ja czuję, że jest 38. A tak naprawdę każdy może czuć inaczej. Na pewno dacie radę. Będziecie się rozgrzewać tam. Dziewczyny popłyną pierwsze, potem chłopacy. Rozdzielamy. Ale sprawdzam obecność. Norbert Baranowski. Jestem. Filip Kasprzyk. Jest. Mikołaj Karcz. Jestem. Mikołaj Herman. Obecnie. Jan Mucha. Najmłodsi pływacy w kategorii do 10 lat mieli do przepłynięcia dystans około 300 metrów. Do tej konkurencji zgłosiło się 6 dziewcząt i 4 chłopców. Po krótkiej rozgrzewce dzielnie wyruszyli na start, który odbył się na dzikiej plaży tuż obok przystani. Jednak nie wszystkim udało się ukończyć dystans, ale odwaga i zapał najmłodszej uczestniczki, 5-letniej Elżbiety Nowakowskiej, został nagrodzony upominkiem. Ostatecznie do mety dopłynęło 8 zawodników. W kategorii dziewcząt wygrała Katarzyna Wojtecka, MKS Lider Wągrowiec. W kategorii chłopców na tym samym dystansie pierwsze miejsce zajął Kamil Kasprzyk, Diament Gniezno. Na dystansie 500 metrów zmierzyło się 18 zawodników i zawodniczek w wieku do 13 lat. Najszybsi na tym dystansie okazali się zawodnicy klubu Diament Gniezno. Wśród dziewcząt najszybsza była Weronika Słomian, a wśród chłopców Mikołaj Karcz. Dla gimnazjalistów wyznaczono dystans 800 metrów. W tej grupie znalazł się tylko jeden chłopiec, Aiden Pezacki, który oczywiście zajął pierwsze miejsce na podium, natomiast wśród dziewcząt wygrała Olga Masłowska, Diament Gniezno. Największe w tym roku zainteresowanie wzbudziła kategoria Open. Wśród pływaków znalazła się duża grupa młodych miłośników pływania w jeziorach, jak i osoby uczestniczące w okresie wakacyjnym w kilkunastu maratonach pływackich. Na dystansie 1500 metrów wśród kobiet wygrała Klaudia Czarnecka, Nielba Wągrowiec, a wśród mężczyzn 14-letni Tomasz Kruk z Leszna. Ostatnie, 11 miejsce w maratonie zajął ojciec zwycięzcy, pan Arkadiusz Kruk. W tej grupie na miejscu 7 znalazł się najstarszy zawodnik, 64-letni Janusz Wolniewicz-Zobornik.
Dzięki corocznemu współfinansowaniu imprezy przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, wszyscy najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Nagrody zwycięzcom wręczył wicestarosta powiatu wągrowieckiego Tomasz Kranc oraz wiceburmistrz miasta Wągrowca Grzegorz Kamiński. Piąty maraton na Jeziorze Durowskim, obłękitną wstęgę Jezioro Durowskiego, dobiegł końca. Wystartowało około 47 zawodników, frekwencja zadowalająca, pogoda świetna, atmosfera wśród kibiców wspaniała. Organizatorami tych zawodów, które już chyba wpisały się w tradycję imprez z okazji Święta Wągrowca, to Urząd Miejski, sponsor te imprezy, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, również sponsor imprezy, oraz Miejski Klub Sportowy Lider Wągrowiec. Uważamy, że impreza była udana, dzieci bardzo zadowolone, bardzo wielu uczestników tych zawodów zapowiedziało się na przyszły rok i to jest dla nas ogromna satysfakcja. Sponsorom serdecznie dziękujemy. Zawodnikom, wszystkim, którzy przepłynęli, serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia za rok. Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników i zdobytych medali. Kolejny, szósty maraton o błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego już za rok.